Wiele starożytnych miejsc i budowli, które istnieją na całym świecie, nie ma możliwego wyjaśnienia między ekspertami a badaczami. Nikt nie wie, kto je zbudował, dlaczego i kiedy. Najpopularniejszymi przykładami są odchylenia, które można znaleźć na płaskowyżu Gizy. Obecnie wyjaśnia się, że zostały zbudowane przez naszych przodków dzierżących miedziane narzędzia kilka tysięcy lat temu. Chociaż miejsca te są w jakiś sposób wykrzykiwane jako zbudowane przez starożytnych Egipcjan, nigdy nie dostarczono żadnego dosłownego wyjaśnienia, jak tego faktycznie dokonali. Naukowcy nie tylko nie znają logicznego wyjaśnienia co do budowy tych miejsc, ale wydaje się, że próbują ignorować, a w niektórych przypadkach ukrywać dodatkowe, kontrowersyjne anomalie, których po prostu nie mogą zrozumieć. Ogromne kamienne megality są ukryte w całej Gizie. Konstrukcje te były ozdobione niewiarygodnie twardym granitem, a także bazaltem, podobnie twardym kamieniem, który byłby prawie niemożliwy do wyciosania zwykłymi miedzianymi narzędziami. Bazaltowa podłoga w Gizie jest tym, co wielu ludzi postrzega za dowód zaawansowanej inżynierii, która kiedyś była odpowiedzialna za budowę tego miejsca. Charakterystyczne, precyzyjne sygnatury pozostawione na wielu kamieniach sugerują, że zakształtowanie ogromnych kamieni w Gizie była odpowiedzialna wysoka technologia. Ślady, które mogły pozostać tylko przez szybkie cięcie tarcz i niezliczone inne ciekawe cechy. Na szczęście pozostawione na tych kamieniach mogą pewnego dnia zostać wykorzystane do faktycznej identyfikacji technologii użytej niegdyś do budowy. Uważamy teraz, że powszechnie znane opinie dotyczące pochodzenia płaskowyżu w Gizie, jego wieku, a nawet przeszłych możliwości jego twórców są obecnie niepoprawne. To niesamowite odkrycie dokonane na obszarze płaskowyżu w Gizie przez wiele dziesięcioleci było wygodnie odcięte od opinii publicznej. Najwyraźniej znaleziono tajemnicze ślady legendarnej czwartej zaginionej piramidy. Jest w bardzo złym stanie, co może wynikać z jej ogromnego wieku. Pozostało tylko kilka rzędów bloków, a brakujące po prostu uległy erozji. Ta ruina może jednak nie być najważniejszym znaleziskiem w okolicy, ponieważ wraz z tymi piramidalnymi pozostałościami odkryto inną, niesamowitą anomalię. Pośrodku tej tajemniczej pustyni znaleziono ogromne schody zanurzające się w pustynnej podłodze prosto przez wapienny basen o głębokości kilku metrów. Ale pytanie brzmi, kto zbudował tę niewiarygodną strukturę? Kto zbudował na nich piramidy i sfinksa? Jak kształtowali i rzeźbili tak tajemnicze konstrukcje w takim materiale? A może i najważniejsze ze wszystkich, dokąd prowadzą te schody? Miejmy nadzieję, że dalsze badania i eksploracje wkrótce ujawnią odpowiedź chociażby na jedno z tych pytań. Imponujące, mistrzowsko zbudowane starożytne ruiny, które pochodzą z epoki będącej inspiracją dla animowanego programu telewizyjnego Flintstonowie. Bajka wydaje się przedstawiać współczesną rodzinę z epoki kamienia łupanego. A może jednak zaginioną, zaawansowaną cywilizację? Czy twórcy Flintstonów wiedzieli coś, co obecnie odkrywamy w związku z budowniczymi dolmenów? A może to wszystko zwykły zbieg okoliczności? Dolmeny posiadają niewyjaśnione jeszcze dowody, które stoją w sprzeczności z naukowcami na całym świecie. Miejsca takie jak Dolmen of Menga, znalezione w pobliżu Malagi w Hiszpanii, są doskonałym przykładem cech, które wymykają się obecnym wyjaśnieniom. Dolmen został zbudowany z 32 megalitów, z których największy ważył około 200 ton.
W pobliżu znajduje się również inny, imponujący dolmen, znany jako Dolmen de Viera. To miejsce posiada jeden z najbardziej imponujących megalitów, jakie można znaleźć w całej Europie. Ale kto zbudował te niesamowite konstrukcje? Jak je zbudowano? Istnieje legenda głosząca, że kamienne konstrukcje zostały w rzeczywistości stworzone przez wróżki. The Fairies Rock to dolmen znajdujący się we francuskim departamencie Ille-et-Vilaine w Bretanii. Ma około 20 metrów długości i składa się z około 48 bloków, z których największy waży około 45 ton. Uważa się, że pochodzi z okresu między 3000 a 2500 rokiem przed naszą erą. Przez wieki niezliczone doniesienia o niewyjaśnionych i zaskakujących odkryciach miały do czynienia z pozornym tuszowaniem. Ogromne zasoby i siła robocza są wykorzystywane do ukrywania faktów przed światem. Motywy wyboru ukrycia takich artefaktów mogą być nieskończone, choć niezależnie od motywu konieczne jest, abyśmy ujawniali tę historię. W 2008 roku w kopalni węgla kamiennego w Doniecku na Ukrainie odnaleziono bardzo ciekawe znalezisko. Podczas wiercenia na głębokości 900 metrów od powierzchni robotnicy ze zdziwieniem odkryli coś, co wydaje się być odciskiem koła nad nimi w piaskowcowym sklepieniu tunelu. Ze względu na naturę piaskowca, w którym został osadzony, tajemniczy artefakt przypominający starożytne koło pozostaje na miejscu w kopalni. Nie mając możliwości dalszego zbadania stanowiska i dokładnego zbadania odcisku, pozostają nam jedynie fotografie jako dowód istnienia oraz relacje grupy górników. Region otaczający Donieck położony jest na skale karbońskiej sprzed 360 do 300 milionów lat, co sugeruje możliwy wiek odcisku na około 300 milionów lat. Jeśli bowiem dowody fotograficzne są rzeczywiście uzasadnione, to należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób koło wykonane przez człowieka zostało osadzone w tak starożytnych warstwach, kiedy człowiek jeszcze nawet nie wyewoluował. Haikabert, czyli twierdza Haik, to starożytne, niegdyś ufortyfikowane ruiny znalezione w regionie wschodniej Anatolii w Turcji. Według środowiska akademickiego twierdza została zbudowana w VIII wieku przed naszą erą przez Haika, legendarnego założyciela narodu ormiańskiego w pobliżu miejsca, w którym zabił babilońskiego króla Bela. W wielu obszarach, takich jak Kavustepe czy Haikabert, wciąż można znaleźć niezwykle wyrafinowane kamienne bloki, które nadal zachowują swój wygląd, jakby były obrabiane maszynowo. Tak doskonale rzeźbione, że takie poziomy dokładności dziś możemy odtworzyć tylko przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Pytanie więc brzmi, w jaki sposób cywilizacja tak daleko wstecz stworzyła budowle z takim stopniem precyzji? Czy te miejsca były rzeczywiście dziełem zaginionej cywilizacji starożytnych gigantów? Przy tylu miejscach i legendach jest tylko kwestią czasu, zanim prawda zostanie udowodniona. A ty? Co o tym wszystkim sądzisz? Daj znać w komentarzach poniżej i nie zapomnij o kliknięciu łapki w górę i subskrypcji naszego kanału. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!